myślałem, kiedy ścigałeś mnie wtedy po tych dachach. Tak, racja. Przepraszam za to. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że dobrze sobie radzisz z tymi dymnymi sztuczkami. Tak, chciałbym, żebyś nauczył mnie jeszcze jednej. Słuchaj, uciekłeś z jej wieży. Powiedz, jak przedostałeś się przez elektryczne barykady? Na dachu jest transformator, który trzeba wyłączyć. Widzisz, problem w tym, że jest solidnie opancerzony. A do tego pilnują go dozowcy. Ale gdybyśmy poszli tam razem... Ja specjalizuję się w uciekaniu z więzień, a nie wchodzeniu do nich. Augustine zalazła nam za skórę. Ma coś, na czym obu nam zależy. Musimy to zdobyć na swoich warunkach, a nie jej. Trzeba ją wykurzyć z tej wieży. Tylko wtedy mamy szansę na zwycięstwo. Jakiś pomysł? Pamiętasz tę dwójkę, która jechała ze mną w transporcie? Fetch i Eugene? Chyba. Tak czy siak. Dorwał ich DOZ. Co? To dlatego było takie zamieszanie. Złapała ich, żeby wykazać się po tym, jak jej uciekłem. Transportuje ich na tę wielką betonową platformę, którą DOZ zbudował między wyspami. No to trzeba im pomóc. Po drugiej stronie platformy jest nabrzeże. Spotkajmy się tam po zachodzie słońca. Dobra, do zobaczenia. Reggie, Eugene i Fetch. Słyszałem. Mamy z Henkiem plan. Atakujemy wyspę, załatwiamy wszystkich dozowców, a potem... Cecil, tak sobie myślę, w ostatnim czasie zginęło bardzo dużo niewinnych ludzi. Normalnych ludzi. Normalnych? Rany, Reggie, chyba nie chcesz do tego wracać, co? Nie wiem, czy chcę znowu przykładać do tego rękę, żeby uratować kilku bioterrorystów. Reggie... Jestem gliną. Powinienem strzec porządku, a nie go burzyć. Po prostu zadzwoń do mnie, jak będzie po wszystkim. Wrócimy do Salmon Bay. Aha, Delsim, uważaj na Henka. Nie ufam mu. Reggie, co ty tu robisz? Słuchaj, tam są przecież ludzie. Trzeba im pomóc. Nie bioterroryści czy przewodnicy. Ludzie. Dzięki. Dziękuję za to, że tu jesteś. Co tu robi ten gliniarz? Spokojnie, on jest z nami, to mój brat, okej? Okay? Więc jaka sytuacja? Zrobiłem zwiad. Powinniśmy iść prosto do portu. Mniej dozowców. Możecie tam zrobić dym. Taki prezent. Dzięki. Dziękuję. I ściągnąć ich uwagę. Wykorzystam to i zarekwiruję łódź. Czemu idziesz pierwszy? Misiu, bo jestem gliną. I mogę zarekwirować łódź. Całkiem legalnie. Ty rąbniesz łódź? To ja cię przymknę. Zrobi to. Tak. To widzimy się w środku? Tak? Tak, w środku. Uważajcie na siebie, dziewczyny. Słuchaj, wparujemy na tę wyspę i zrobimy dym. Augustin na pewno zacznie nas ścigać. Chodź, wiem, jak po cichu się tam dostać. Ty, co jest grane? Przecież widziałem, jak Augustin cię zabiła wtedy. Widziałeś, jak mnie zamykała. Duża różnica. Po co brałeś tego glinę, stary? Duży błąd. Ha, zabawne. To samo powiedziała o tobie. Jest. Dawaj, wskakujemy tutaj. Wyskoczymy gdzieś w środku. Jesteś tego pewien? Widziałem różne rzeczy, jak siedziałem w tej wieży. Jeszcze jedno! Mają tam tego drona! No wiesz, tego, z którego czerpiesz moc. Skąd o tym wiesz? Fajnie by było skombinować sobie nową moc przed walką z Augustin. Chodź!
Plan jest taki. Najpierw zaczniemy niszczyć podpory. Jak strażnicy poczują wstrząsy, to się tu zlecą. Załatwimy ich, a potem na pewno pojawi się Augustin. Mamy mało czasu. A nie mówiłem? Sorry, nie ufałem ci, stary. No, to lubię. Zaraz dostaniesz nauczkę. Niesamowite, że je rozwalamy. Oszczędzaj siły na dozorców! Z pierwotnymi się nie zadziera, głąbie! To za Kernel Key, frajerze! Dopiero się rozkręca! Zaraz dostaniesz nauczkę! To za Kernel Key, frajerze! Pierwotnymi się nie zadziera, głąbie!
Stary, razem jesteśmy niepokonani. Tylko razem możemy pokonać Augustin. Gotowy na zdobycie nowej mocy? Słuchaj, jak ty... Chodź, będzie tu lada chwila. Szybko, zobaczymy, jaką moc dostaniesz. Co, nagle przestałeś mi ufać? Nie wiem, stary, coś jest nie tak. Chyba zadzwonię do Reggiego. Hej! Henry, spisałeś się. Zrobiłem, co chciałaś, teraz ty! Sukinsynu, zaufałem ci! Nigdy nie wiesz skazańcowi. Znaleźliśmy twój rozmiar, ale tak tylko dla pewności. O, laleczko. Jak mój brat się o tym dowie, to... zrobi ci... No co mi zrobi? Mogłeś mnie zabić! Jesteśmy kwita za tę akcję z aniołami! Dalej, wstawaj! Chodź tu, zdejmę ci te obrączki! Tędy! Osłaniam cię! Reggie, ona wciąż żyje! Wróci tu, a ja nie mogę użyć żadnej mocy przez ten cholerny beton! Co się do cholery stało? To pułapka, stary! Hank nas zwabił, żeby Augustin mogła nas zabić! Mówiłem ci! Po prostu nie rozumiem, dlaczego to zrobi. To bandyta, rozumiesz? Bandyci tak robią. Widzisz? Właśnie potwierdza się stara prawda, że czasem warto posłuchać starszego brata! Pośpiesz się, inaczej Augustin mnie załatwi. Dobra, dawaj tutaj. Próbuję. Co jest? Pocisków! Dawaj, zrobimy to po Bożemu! Że jak? Połóż tu ręce! Nie ruszaj się! Mimo bólu! Wiedziałem, że nie można... O cholera! Uwaga! Przestań! Odwal się od mojego brata, cholero! Reggie, trzymaj się! Niech to... Desin, patrz na mnie. Musisz puścić. Nie, zaraz cię wyciągnie. Ten beton zaraz przejdzie na ciebie. Stary, jestem z ciebie taki dumny. Nie. Zawsze byłem. Nie, Reggie, nie! Kocham cię, bracie. Nie!